Na górze po 13 dniach, przez lasy, łąki, pola, poprzez piach, by wreszcie tam odpocząć, hej! Idziemy tam, by przeżyć, och i ach! Tak nieprzerwanie od 40 lat, przez łąki, pola, ulicami miast, idziemy tak bez końca, pa 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 param, pa 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 param. Pa-pa-pa-param. Zaplanujemy mały trip, spacer przez kilkanaście dni. Wtedy najlepiej widać, jak czego za dużo, czego i ostatnim się wszyscy razem, hej! Hej! Przydałoby się takie och i ach, na jasnej górze po 13 dniach, przez lasy, łąki, pora, poprzez piach, by wreszcie tam odpocząć, hej! Idziemy tam, by przeżyć och i ach, tak nieprzerwanie po 40 dniach. Uwielbia Ciebie, Panie, ziemia szachownicą pól, uwielbia Ciebie, Panie, cały świat. Tęczą kolorów, szumem borów, krajobrazem gór, jesiennym liściem, co na ziemię spadł. Pochwalony bądź, Panie, nasz, uwielbiony bądź, Ojcze nasz. Pochwalony. Twojej chwale biegnie stale nieustanny czas i nowe życie ciągle rodzi się. I choć stworzony, niezmierzony pozostaje świat, cała potęga sławi imię Twe. Pochwalony bądź, Panie nasz, uwielbiony bądź, Ojcze nasz. Pozdrawiamy wszystkich z ostatniego dnia pielgrzymki 40 łomżyńskiej. Mamy żuraw. Udało się wspaniale. Módlcie się za nami, bo jeszcze 20 km. Szczęść Boże wszystkim. Pozdrawiam naszych kapłanów z Kościoła Miłosierdzia Bożego. Pozdrawiam moje wszystkie koleżanki. I dziękuję przede wszystkim Panu Bogu, że mam szansę i daje mi siłę w pielgrzymowaniu i Wam za modlitwę. Jak również chcę pozdrowić naszych, moich wszystkich sąsiadów z Kołłątaja 4 i obok, którzy są, i grupę młodzieży, która zawsze jest taka miła i uprzejma dla mnie przed naszym blokiem. I pozdrawiam moją rodzinę, moje dzieci, Artura, Martusię, Emilcie i Karolka i ich dzieci. I tutaj wszystkich nas, pielgrzymów.
Idzie nam się dobrze, mi osobiście bardzo dziękuję. Prawie nic mnie nie boli. Zostańcie z Bogiem, do zobaczenia. Szczęść Boże. Chciałabym pozdrowić wszystkie nasze dzieci, oczywiście dzieci nasze pielgrzymkowe, wszystkie nasze wnuczki, a dzisiaj w szczególności naszego Kacperka. Tak, ja swojemu synkowi składam najserdeczniejsze życzenia w dniu jego 20 urodzin. Szczęść Boże. Pozdrawiamy dwie grupy białe z Małkini wraz z księżmi i dziękujemy za modlitwę. Drodzy pielgrzymi w grupie białym, pozdrawiamy Was z Żurawia, z ostatniego etapu naszej łomżyńskiej pielgrzymki. Wieczorem będziemy już w Częstochowie, będziemy przed Czarną Madonną odprawiać Prześwięto, a jutro na Wałach też będzie druga msza święta o 9:00. Także dziękujemy Wam za Wasze modlitwy, za Wasze wsparcie, Wasze też uczestnictwo w tej 40. łomżyńskiej pielgrzymce na Jasną Górę. Szczęść Boże Wam wszystkim. To jest ten moment, kiedy jesteśmy już na Jasnej Górze. Zapraszamy Was tutaj. Może niektórych marzenia się spełniają, aby tutaj być. Niektórzy są po raz kolejny, niektórzy są po raz pierwszy. Za każdym razem, kiedy tu przychodzimy, jesteśmy zupełnie inni. My przychodzimy zupełnie z innym bagażem doświadczeń. Z inną historią. Pomyśl teraz przez chwilę w ciszy. Z jaką intencją tutaj jesteś? Po co tu jesteś? Jesteś u mamy. I powierzę Panu Bogu wasze wszystkie intencje.